check it out now. Witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny już odcinek Copa Libertadores. Moi drodzy, rozpoczynamy półfinały. Dzisiaj pojedynek typowo argentyński, bo Boca Juniors mierzy się z Club Atletico River Plate, a jest to argentyński klub sportowy z sekcjami piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, hokeja na trawie i siatkówki, założony 25 maja 1901 roku w Nunes w dzielnicy Buenos Aires. Swoje mecze rozgrywa na Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, moi drodzy. Jeżeli chodzi o największe osiągnięcia, sukcesy River Plate, to są oni 36-krotnym mistrzem Argentyny i, moi drodzy, 4-krotnie wygrali Copa Libertadores. Ostatni raz River Plate Copa Libertadores wygrało w roku 2018. Więc to tyle, jeżeli chodzi o takie kwestie typowo informacyjne, historyczne, bo powiem szczerze, tak, zawsze zaczynam spotkanie, jeżeli chodzi o fazę pucharową, kiedy gramy z jakąś nową ekipą, czy tak również rozpoczynałem spotkania fazy grupowej, bo chcę, żebyście wiedzieli, z jaką drużyną mamy do czynienia, jakie miała osiągnięcia. Moi drodzy, już powoli ta seria zbliża się do końca, bo zostały nam dwa mecze półfinałowe i finał. Także już powoli zbliżamy się po prostu do końca tej serii, która, no nie ukrywam, trochę się na tym kanale ciągnie, ale mam nadzieję, że jest to seria ciekawa, bo cieszy się oglądalnością i mam nadzieję, że ta seria wam się po prostu podoba. A my rozpoczynamy to spotkanie, rozpoczyna je ekipa gospodarzy, ekipa Boca Juniors. Bufarini, Izquierdos. Mieliście składy na samym początku tego materiału, one były prezentowane. Ja dalej, jeżeli chodzi o ekipę Boca, nic nie zmieniłem, mi się bardzo dobrze gra tym składem, co teraz właśnie potwierdza strzelona bramka Ramon Avila. Piąta minuta spotkania i mamy już 1-0. A powiem wam szczerze, że przed startem tego spotkania bardzo się go obawiałem, bo mam takie wrażenie, że od ćwierćfinału ta poprzeczka, żeby dostać się do finału i walczyć o to główne trofeum, cały czas mocno rośnie do góry, bo wcześniej miałem Flamengo w ćwierćfinale, teraz mam ekipę River Plate. No i proszę bardzo, Ramon Avila, 17 gol, jest to wyrównany rekord goli w jednej edycji Copa Libertadores, czyli popatrzcie, sam dokonałem czegoś po prostu historycznego, a zobaczymy, czy jeszcze w tej edycji Copa Libertadores uda się ten rekord pobić, może nawet w tym spotkaniu, ale wątpię. Bardzo ładnie tutaj przechodzę do ataku, jest Salvio, jest podanie, no i pięknie, 2-0 w 11 minucie meczu. No nie sądziłem, że ten mecz może mi się tak szybko i tak dobrze ułożyć, a jednak faktycznie tak jest. I cieszy mnie to bardzo. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę tej sytuacji. No Salvio był niepilnowany, idealne podanie. Ja nie wiem, co robiła obrona River Plate, ale naprawdę miałem pustą drogę do bramki. Jedyne, co mi zostało, to przymierzyć, oddać strzał i skierować piłkę do bramki, co mi się udało. Eduardo Salvio strzela gola, 11 minuta meczu, my już prowadzimy 2-0. No, jestem naprawdę w szoku, że tak to dobrze idzie, że tak dobrze wszedłem w ten mecz.
będą się zdarzać. Prato, Fernandez, zobaczymy, czy będzie odpowiedź ekipy gości. Ale już piłkę przejął Zarate, już napędza się Boca Juniors, jakby chcieli upokorzyć River Plate w tym spotkaniu. Ale na razie muszą się powstrzymać. Casco, De La Cruz, Casco. Podanie na skrzydło do Prato. Zobaczymy, co Prato z tego zrobi. Prato, piłka wychodzi na out. Od outu rozpocznie Lopez. Lopez, Capaldo do Andrady. Andrada, Izquierdos, Capaldo. Jest błąd, Prato przejął piłkę, miał ją Capaldo, znowu piłka w posiadaniu Prato, ten próbował przedryblować jednego z obrońców ekipy Boca Juniors, nie udało się to. Boca jest na tarciu, Salvio napędza się skrzydłem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Salvio, jest podanie, jest dośrodkowanie, ale sytuacja opanowana przez obronę ekipy River Plate. Teraz drobne nieporozumienie spowodowało, że cała ta akcja ekipy Boca Juniors stanęła na panewce. Napędza się River Plate. Prato bardzo ładnie, ale Lopez pojawił się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie i przejął piłkę i zniwelował zagrożenie. Ale już teraz przechodzimy na drugą stronę boiska, bo ma piłkę Ramon Abila. Abila, będzie dośrodkowanie, bardzo dobry pomysł, ale wykonanie nie było do końca perfekcyjne. Montiel, Fernandez, może teraz, może tą drugą stroną boiska coś się uda ekipie River Plate coś tu zdziałać. Piłka w posiadaniu Boca Juniors, Zarate, podanie do Marcone, Marcone się napędza, jest oddanie tej piłki do Mauro Zarate, Buffarini, wypatrzył Ramona Abile, będzie strzał, ale nie ma gola. Co tam widział sędzia? To jest pytanie. A jednak spalony Ramona Abili, ale akcja była perfekcyjna, akcja bardzo ładnie pokazana, bardzo ładnie ta akcja wyszła i teraz Martinez Quarta rozpocznie od rzutu wolnego. Jest ta piłka już na stronie ekipy Boca Juniors. Sasulini do Prato, jest okazja do strzału, do stworzenia zagrożenia. Fernandez, zobaczymy, co zrobi, wycofał tą piłkę. No jest pierwszy strzał ekipy River Plate, ale mam takie wrażenie, że to był strzał rozpaczy, bo on żadnego zagrożenia bramkarzowi ekipy gospodarzy nie stanowił. Capaldo, Zarate, bardzo dobre podanie, znowu Ramon Abila, on jest głodny bramek, oddał strzał, ale ten strzał został wybroniony, piłka w ostatniej chwili została po prostu wybita z linii bocznej, linii końcowej boiska. Nie będzie rzutu rożnego dla ekipy Boca Juniors, od autu tylko ekipa Boca, ale niezbyt dobrze wykonany ten rzut z autu. Teraz Bor napędza się, mamy jeszcze 2 minuty do liczonego czasu gry w ramach pierwszej połowy tego spotkania. Było to środkowanie, ono prosto w ręce Andrady. Salvio wycofał tę piłkę, no i mamy koniec pierwszej połowy tego spotkania, która, jeżeli chodzi o bramki, była bardzo szybka i Boca Juniors ustawia sobie to spotkanie, prowadzi z River Plate 2-0. Pierwsze 45 minut szybkie, intensywne, liczymy na więcej w drugiej połowie. I zaczynamy drugą połowę tego spotkania, rozpoczynają River Plate, zobaczymy, czy w drugiej połowie ekipa gości będzie w stanie nawiązać z ekipą gospodarzy równorzędną walkę, czy uda im się odrobić straty, a może to ekipa gospodarzy będzie się tu napędzać, bo mają idealną sytuację. Villa tam kapitalnie podał piłkę do Marcone, ale ten nie miał miejsca, żeby uderzyć tą piłkę z voleja. Casco, Zasulini, De La Cruz. Napędza się De La Cruz, zobaczymy, czy będzie to środkowanie. Jest wycofanie piłki, bardzo nieudane. Buffarini po prostu przejął sobie bezpańską piłkę. Mauro Zarate, Fabra. Piłka cały czas w posiadaniu ekipy gospodarzy. Villa, napędza się Villa. Oddaje strzał, ale
Armani, jeśli dobrze przeczytałem nazwisko, to obronił ten strzał. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę tego uderzenia. No, bardzo dobra interwencja bramkarza gości. Mamy pierwszą zmianę w ekipie River Plate. Bruno Zastolini schodzi, pojawia się Leonardo Pondio na boisku. Zaratę teraz od rzutu rożnego piąskuje tą piłkę bramkarz River Plate, ale piłka cały czas w posiadaniu ekipy Boca. Capaldo do Lopeza, ale chyba się nie spodziewał, że tam Perez grasuje na tą piłkę. Teraz Bor napędza się. Zobaczymy, co zrobi. Czy będzie atakował? Popełnił błąd. Piłkę przejął Izquierdo. Ten podał to Capaldo. Capaldo podał bardzo nieudanie. Pongio. De La Cruz. Napędza się River. Kolejny fatalny błąd. Przejmuje piłkę Capaldo. Ten do V. Oddanie do Capaldo. Capaldo się napędza. Jest podanie do Ramona Abili. Ramon Abila. No bardzo nieudolne podanie. Już tam na moment miał piłkę Salvio, ale ją stracił i teraz ekipa River Plate napędza się z atakiem. Perez, znowu nieudanie. Capaldo ma bardzo dobre przechwyty albo po prostu ma dużo, dużo szczęścia przy tych niedokładnych podaniach ekipy River Plate, ale teraz znowu gracze River Plate przy piłce, ale no nie grają odważnie, nie próbują atakować ekipy gospodarzy. Powoli rozgrywają sobie tą piłkę. Może teraz, no był strzał, ale taki strzał dla Andrady to nie jest żaden problem. Capaldo, ta piłka na aut. No ma nieudane czasami te podania. Bardzo dobre odbiory, bardzo dobre przechwyty, takie czytanie gry. A wyprowadzanie do akcji ofensywnych już niekoniecznie. Mamy zmianę w ekipie River Plate, zobaczmy, kto to jest. Nicolas de la Cruz chodzi, pojawia się Juan Fernando Quintero na boisku, także kolejne wzmocnienie, kolejne dodatkowe siły, które być może pomogą ekipie River Plate zdobyć tutaj kontaktowego gola, bo czasu coraz mniej. Via Marcone, napędza się Marcone, jest kapitalne podanie do Abili, jednak spalony. Ale naprawdę wyprowadzenie tej kontry było wręcz wzorowe, perfekcyjne. No a tutaj widzimy, że Ramon Abila był na ewidentnym spalonym. Mamy trzecią zmianę. Matias Suarez pojawi się na boisku. Już się na boisku pojawił. W miejsce Lucasa Prato. Więc komplet zmian w ekipie Boca Juniors, w ekipie River Plate, natomiast ekipa Boca Juniors nie wykonała ani jednej zmiany. Villa opanował tą piłkę, nie wyszła ona na aut. Marcone, Mauro Zarate. Ma piłkę Abila. Napędza się Salvio, ma piłkę Abila. Abila, to musi być gol! Nie ma gola! Nie ma gola, bramkarz River Plate kapitalnie obronił. No, ja już myślałem, że ten rekord Abila w tym spotkaniu polepszy, poprawi, ustanowi nowy rekord. No, w takim meczu ustanowić rekord, no to na pewno byłoby to bardzo bolesne dla ekipy River Plate, bo no, to są derby Argentyny. Fabra. Nieudane podanie. Mecz zbliża się do końcowego czasu. Zobaczymy, ile doliczy arbiter. 2 minuty. Marcone ma piłkę Fabra. Fabra szuka Ramona Abili. Ten stracił tą piłkę. Tam defensywa River Plate była bardzo czujna. No i koniec. Koniec tego pierwszego meczu półfinałowego, w którym Boca Juniors wygrywa z River Plate 2-0. A dwie bramki strzela w 11 minut z wielką łatwością. River Plate się nie postawiło. River Plate w tym pierwszym spotkaniu nie było wcale wymagającym rywalem dla ekipy Boca Juniors. Szkoda, 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 bo na 90 minut tego dwumeczu Boca Juniors jest jedną nogą w finale Copa Libertadores. No i moi drodzy,
tradycyjnie na koniec spotkania statystyki. W strzałach 5 do 1 dla ekipy Boca Juniors. W strzałach celnych również wygrywa Boca 5 do 1. Posiadanie piłki 49 do 51, w tym aspekcie lepsze minimalnie River Plate. Przejęcia 3 do 5, tutaj też w tym elemencie gry lepszy River Plate. Faule 0 do 0, rzuty rożne mieliśmy w tym spotkaniu tylko jeden po stronie Boca Juniors. Celność strzałów 100%, czyli strzały były celne. Dokładność podań 83% po stronie Boca Juniors, 80% po stronie River Plate. Można powiedzieć, że Boca Juniors miało ten mecz całkowicie pod kontrolą, pełna dominacja. Z mojej strony to wszystko i widzimy się już za tydzień w poniedziałek na rewanżowe spotkanie półfinałowe w ramach Copa Libertadores. Trzymajcie się, na razie, cześć!